Pani Renato, co pani na to? No bo z tego co wiem, jest pani formalnie samotną mamą. Jak pani reaguje jako adresat takiej wypowiedzi? Znaczy, no dziękuję bardzo za życzenia, żeby mi się układało i żebym sobie ułożyła życie, ale nie, mnie zawsze tak trochę wzrusza taka wiara w to, że wszystko zależy w życiu od nas i że jesteśmy kowalami swojego losu i że taka amerykańskość, prawda, czyli jak nam się nie wierzy, znaczy nie wiedzie w życiu, to jest nasza wina, jesteśmy wtedy wybrakowani, prawda, jeżeli nie odnosimy sukcesu, jest to straszne. Ta wypowiedź oczywiście jest impertynencka, pełna buty i oczywiście ja rozumiem, że pani rzecznik przeprosiła i to super, że przeprosiła, bo tak powinno się zachowywać. Ale mam wrażenie, że jednak to, co się ulało tak mimo woli, że to jest takie bardzo znamienne, że jak bardzo gardzimy samotnymi matkami czy samotnymi kobietami niezamożnymi, bo to jest chyba ten główny, że jakby samotne matki bogate nie mają takich problemów, prawda? Mhm. Pokutuje troszkę takie w naszym społeczeństwie, mam wrażenie, przekonanie, że no sama sobie winna, skoro samotna, sama chciała. Jest tak rzeczywiście? Tak, że kobieta samotna jest mniej wartościowa od niesamotnej, prawda? Tak, niestety jest takie poczucie, szczególnie jeżeli samodzielne matki, ja zawsze mówię samodzielne mamy, bo mam wrażenie, że samodzielność jest tutaj ważna. O ile lepiej to brzmi, ważna, to jest rzeczywiście tak, że jeżeli się zaczynają mobilizować, coś robić, żądać czegoś, mówić, słuchajcie, my wykonujemy ważną pracę, wychowują dzieci, tak? A to wtedy zaczyna się taki problem, no dobrze, ale tutaj panie żądają jakichś specjalnych praw, są roszczeniowe, tak? Czyli taka poświęcająca się mama, która rzeczywiście robi wszystko i cierpi w milczeniu, jest akceptowana, ale w momencie, kiedy mówi, no nie, ja mam też swoje prawa, jestem też obywatelką, tak? Mam głos w przestrzeni publicznej, to wtedy zaczyna się problem i no, ta wypowiedź troszeczkę to pokazuje, tak, że... Tak, i to jest tak, że kobiety nie powinny się zgadzać na to, żeby płacić cenę za rozmnażanie się ludzkości, bo rozmnażanie się ludzkości jest w naszym wspólnym interesie, prawda? Dokładnie, to jest praca po prostu, która powinna być doceniona.